Jackowi przyśniła się ośmiornica. Machała ośmioma ramionami, wypuszczała kłęby czarnej farby, sykając jednocześnie coś z początku, co było całkiem niewyraźne, ale z czasem dawało się zrozumieć. Jacek był najpierw przerażony, bo nie wiedział, skąd nagle znalazł się w wodzie. A poza tym przypomniał sobie, że ośmiornice bywają groźne i lepiej się z nimi nie zadawać. Ale po chwili uprzytomnił sobie, że wszystko jest we śnie. Nie ma się czego bać, ani zielonej wody, ani wodorostów, ani nawet ośmiornicy. Stał więc spokojnie, przyglądał się, jak ośmiornica otacza się czarnymi chmurami i ginie w nich na krótko, jak fale rozrzedzają atramentową ciecz. Ośmiornica znów się pojawia na chwilę i znów wypuszcza porcję nowej farby. Wsłuchiwał się uważnie w syczenie potwora i po dłuższej chwili udało mu się zrozumieć jego mowę. Jacusiu, syczała ośmiornica, zabierz mnie stąd, bo jestem bardzo nieszczęśliwa. A Jacek zupełnie pozbył się już strachu i nie widział właściwie nic złego w rozmowie z ośmiornicą, a nawet pomyślał, że może się dowie czegoś ciekawego. Zapytał więc zaraz: a dlaczegoż tu jesteś nieszczęśliwa, moja ośmiorniczko? Jestem nieszczęśliwa, bo nikt mnie nie lubi! Odsyczała ośmiornica, ale tak niewyraźnie, że musiała na prośbę Jacka 3 razy powtórzyć to zdanie. Jestem nieszczęśliwa, bo mnie nikt nie lubi! Jeszcze raz. Jestem nieszczęśliwa, bo mnie nikt nie lubi! No i wtedy Jacek zrozumiał. Kiedy się Jacek obudził, ośmiornica już siedziała w akwarium i syczała bardzo głośno. Okazało się, że rzeczywiście Jackowi udało się ją wyprowadzić ze snu. Ożywił się trochę i pomyślał, jaka to wielka szkoda, że nie spróbował tego z kowbojskim ubraniem, które przyśniło mu się wcześniej, ale już nie mógł zasnąć z powrotem. Tymczasem ośmiornica syczała coraz głośniej i była zupełnie niewidoczna za obłokiem czarnej farby. Pędziesz tam szybko, Jacek! Szybko! Jesteś bardzo skarżny, nie mam gdzie machać rączkami, a potem szybko przynieś mi coś do jedzenia. Milcz! Krzyknął Jacek, a nie myślę! Jacek! Krzyknęła z błąbrogą śmiechnica. Powiedz no, czyś ty wiedział, kiedy naprawdę ośmiornicę? A może wiesz, co ośmiornica może z tobą zrobić? Masz w tej chwili pojedzenie! Milcz, nic ci nie przyniosę! Krzyknął Jacek, ale naprawdę był przerażony. Nagle głos ośmiorniczy znów zrobił się płaczliwy, jak we śnie. Jacusiu, proszę, pomóż mi, przecież muszę się czymś odżywiać. Jak ty mnie nie będziesz lubił, to kto? Daj mi coś na jeden ząbek, bo mnie strasznie brzuch boli. To Jacek ulitował się na chwilę, pobiegł do kuchni, znalazł garnek z gotowanymi kartoflami, wrzucił je szybko do wanny, a potem wybiegł śpiesznie i trzasnął drzwiami. Ośmiornica nie powiedziała ani słowa, słychać było tylko jak rzuciła się na te kartofle, błyskawicznie zaczęła je pożerać. I już po chwili wołała o nowe jedzenie. Jacek nasłuchiwał przerażony. W domu nie było nikogo. Pomyślał, że trzeba się kogoś poradzić. Szybko pobiegł do Łukasza, który mieszkał w tym samym domu, nawet w tym piętrze. Padł z rozmachem i krzyknął: Łukasz, mam w domu żywą ośmiornicę w wannie. Nie, oczywiście, powiedział Łukasz. A ja mam w kieszeni żywego nosorożca z głową papugi i stokrotką zamiast ogona. Idioto, ja mam naprawdę ośmiornicę. Zaraz ci opowiem. Ty nie wygłupiaj się, lepiej pomóż mi
rozwiązać to zadanie. Trzech robotników kupało w dół przez 5,5 godziny, razem wykopali. Łukasz, to nie jest żadna zabawa. Chodź do mojego mieszkania. Zobaczysz, coś takiego, że pękniesz. Wziął kolegę za rękę i zaciągnął z powrotem do mieszkania. Przystanęli cicho przed drzwiami łazienki, nastawili uszu, a za drzwi posłyszeli plusk wody i wyraźne słowa piosenki. A piosenka była taka. Ośmiornicą być to dobrze, jak już to cud. Ośmiornica żyje pięknie, mówię mądrze i każdy się mną zachwyca. Wszyscy wiedzą ośmiornicę, bo jest piękna, bo jest mądra, bo szlachetne ma oblicze, bo przyjaźń niezawodna.